stara Kowalskiego, czyli to już muzyka dawna z lat 80. piosenka o bitwie pod Beresteczkiem, niezwykle prosta, z którą kiedyś wystąpiliśmy na festiwalu i nawet z 88 roku studenckiej piosenki, to jedna z tych piosenek, które wtedy zabrzmiały i wszyscy myśleli, przynajmniej ci, o których ja myślę w tej chwili, to wynikało ze słabego sposobu zapowiadania piosenek przeze mnie na pewno, że jest to tekst Wespazjana Kochowskiego, tak jak inne teksty. Tu się pochwalę, że zdarzyło mi się, być może ta osoba mnie teraz słyszy albo nie, ale zdarzyło mi się i to nie była jedna, ale jedna mi to opowiedziała, że podziękował mi ktoś kiedyś, lat temu już kilkanaście, że zdał maturę dzięki temu, że dostał pytanie o poezję staropolską i odpowiadał z Kochowskiego, cytując z pamięci, co bardzo mnie umaśniło, właśnie teksty Kochowskiego. Mówię, skąd pan zna? No z pana kasety. Mówię, ale tam są moje teksty. Tak? Dostałem piątkę. Także to mi pochlebiło, a rzeczywiście to było też tak, że przed każdą z piosenek czytałem oczywiście parę słów przeważnie Kochowskiego i na tym nagraniu też tak jest. Także można trochę się nauczyć. Tam, gdzie kozacką spienione posoką, wody się styru błotnistego wloką, a buntowniczym trupom w lgniącym bagnie, grób stał się na dnie, ku wschodowi się obracając w lewo, piękny pagórek cyprysowe drzewo osiadło. Tam, gdy Febus skłoni, tak w cytrę dzwoni. Też to są pola, też to Filipiki, gdzie niezliczone obydwu stron szyki jednego gniazda, stanąwszy orężnie, zwarły się mężnie. No i to jest ten Febus, czyli Apollo, który przygrywa Polakom, ale jednego gniazda, proszę zwrócić uwagę, czyli i kozacy, i Polacy, to jednego gniazda szyki, no ale Polakom przygrywa Apollo i ci jednego gniazda, którzy są przeciwni Polakom, to w tej literaturze staropolskiej oczywiście są najgorsze dranie, aczkolwiek również w tej literaturze pojawia się taka, no nie pochwała ich zbrodni, zresztą z nadwyżką oddawanych przez Polaków, ale stwierdzenie, że i my kiedyś, my szlachta dobiliśmy się orężem tego, czym jesteśmy w tej chwili i to dzielne chłopstwo, no też jest, trzeba przyznać, że są mężni. Otóż kończy się ta pieśń najpierw opisem bardzo pięknym, pieśń w znaczeniu tekstu poetyckiego Kochowskiego, to jeden z jego pierwszych pewnie wierszy, który zacytowałem na początku, jest, ma taką ramę, Apollo śpiewa, no i potem jest galeria bohaterów, którzy walczą w tej bitwie. Mówi się, że Kochowski uczestniczył w tej bitwie i to są jego przede wszystkim niektórzy znajomi i przyjaciele, przede wszystkim oczywiście postaci pierwszoplanowe, też to długi wiersz. I na koniec, wtem, gdy do szturmu polska młódź iść miała, Apolinowi struna się zerwała, którą gdy wiąże, a tymczasem wściekli chłopi uciekli. To oczywiście było już nie pierwszego ani drugiego dnia, tylko ten finał, kiedy już byli pokonani, ale jeszcze można było ich całkowicie zdławić, okopali się w tym obozie, no ale uciekli wskutek też zamieszań wśród pospolitego ruszenia. Wzrok ku beresteckim polom zwrócił, strojąc ludnie swą złotowłosy bóg Apollo, aż uderzył w taki szton. Powstań Lechu, a pisany porzuć dzban. Patrz w słoneczko, Beresteczka, hajda maków gnaj, hajda maków gnaj. Na wlutni tej akordy polska młódź ruszyła w bój, tłukąc hajdawackie hordy pod Apolla lutni strój. Powstań Lechu, a pisany porzuć dzban. Patrz w słoneczko, Beresteczka, hajda maków gnaj, hajda maków gnaj. Patrząc król zacierał ręce, gdy kozacki pierzchał tłum, a Apollo w swej piosence złączył miecze z brzękiem strun. Powstań Lechu, a pisany porzuć dzban. Patrz w słoneczko, Beresteczka, hajda maków gnaj, hajda maków gnaj. Już nie jeden pozbył garła, jak martwy upadł wór, dzicz w taborach się zawarła, polskiej młodzi ruszał szturm. Powstań Lechu, a pisany porzuć dzban. Patrz w słoneczko, Beresteczka, hajda maków gnaj, hajda maków gnaj. Wtem Apollo grą przejęty, już zbyt jął zbyt mocno struny rwać, które z wielkim świstem pękły. Lutnia wtem przestała grać i pobiegli znów do dzbanów i do drzemki i do kart. Zmilkła lutnia wśród kurhanów, echo tylko gra.